Woda pełna tajemnic ma w sobie coś z magii. Kryje wiele urokliwych niespodzianek. Tak właśnie jest na łowisku Oleśnikowa Dolina, gdzie wraz z ekipą Wielkiej Ryby wybraliśmy się na trzydniową wędkarską przygodę. Zajęliśmy stanowisko z dużym domkiem i stanowiskiem 3 oraz 4, aby móc postawić zestawy z boku i z tyłu domku. Niektórzy z nas byli nad tą wodą po raz pierwszy i kompletnie nie wiedzieli, co ich czeka. Łowiliśmy sumowo oraz karpiowo. Zestawy sumowe były uzbrojone w klasycznego żywca oraz wątróbkę, natomiast karpiarze łowili w zatoce oraz w ciasnym przesmyku za domkiem. Bojki wywiezione na około 50 metrów w miejsce rowu, który ciągnie się przez środek łowiska oraz na wprost stanowiska numer 4. Po kilku godzinach oczekiwania wreszcie jest pierwszy sum wyprawy. Gratulacje dla Filipa. Nieduży, bo mierzący 1,5 metra, ale cieszyło nas, że wreszcie coś się ruszyło. Przepiękna, zdrowa i silna ryba. Zawsze pamiętamy o bezpieczeństwie złowionych ryb, ale coś nam mówiło, że to dopiero początek. Po chwili zmiana zestawów i kolejne oczekiwania, pełni napięcia i niepewności, wypatrywaliśmy kolejnych brań. Nęciliśmy grubym paletem, mieszanką krwi oraz wątrobą. Po zmianie taktyki na delikatne PVA z drobnym paletem wreszcie ruszyło się na karpiówkach. Piękny amur złowiony przez Łukasza, 6,7 kg, ale niezwykle silny, a do tego tuż po braniu pasjonująca ucieczka w krzaki. To charakterystyczne dla zatoki za domkiem. Dlatego zawsze pamiętajmy, nie trzymajmy się jednej strategii, szukajmy rozwiązań, czytajmy wodę. Szybka dezynfekcja, kilka zdjęć, ważenie. I bezpiecznie do wody, po tatusia. U Łukasza kolejna ryba, również jak poprzednia, złowiona przy pomocy PVA na orzecha tygrysiego w zalewie truskawki, 5,6 kg. Mały, ale wariat. Oczywiście wrócił bezpiecznie do wody. Po chwili mega rola. Znów zatoka i znów Łukasz, piękny golec, tym razem jak się okazało największy karp zasiadki, 11,7 kg. Już było co trzymać w rękach, bardzo piękna, niesamowicie silna i zdrowa ryba. Po dłuższej chwili ciszy naszły nad naszą wodę przelotne opady deszczu. Konsekwentnie donęcane łowisko w sekcji sumowej to gwarancja holu. O zmierzchu kolejny sum, tym razem 155 cm. Większy tylko o 6 cm, ale jednak większy. Tendencja wzrostowa,
Zobaczymy, co będzie dalej. Brawo, Tomek. Niedługo potem Łukasz łowi kolejnego karpia. 6,5 kg, natomiast wielkie emocje i dużo adrenaliny z racji ulewnego deszczu. Reszta nocy upłynęła nam spokojnie. Poranek jak co dzień przywitał nas pięknymi widokami. Pierwsze branie jest zasiadki z zadomku. Ciasna zatoczka, trzeba holować siłowo. Adrian łowi swojego pierwszego karpia, piękny, zdrowy lampas. 7,5 kg. Niedługo potem kolejne branie u Adriana. Tym razem ryba wyglądała na powyżej 10 kg. Niestety tuż przy podbieraku okazała się sprytniejsza od nas i się spięła. Szkoda, ale tak czasami bywa. Adrian powodował sobie tę stratę niedługo potem. Tym razem piękny, 8-kilowy jesiotr zawitał na matę. Nie ma nic przyjemniejszego niż zwracanie rybie wolności. To były piękne dwa dni wędkarskiej przygody. Złowiliśmy ponad 100 kg ryb. Najbardziej cieszy nas, że każda technika okazała się skuteczna. Życzymy Wam również podobnych przygód i udanych wyjazdów. Do zobaczenia nad wodą.